I oto jesteśmy w kolejnym odcinku gry Quake. Proszę, tutaj na nas, już widzę, na dzień dobry czeka gruba armia. Też chyba będziemy do jakiegoś zamku, fortecy, bastionu przechodzić. Oczywiście od nikogo innego jak wroga. O, nic nam tutaj się nie dzieje, super. Już myślałem, że to jakiś kwas jest i... Wiecie, i będzie nam ciężko troszeczkę. Ale jednak niekoniecznie. Mamy secret area. Na dzień dobry, żeśmy połasili się o broję. Dobra. Teraz to ja bym tu wskoczył może. Ja nie da się tu wskoczyć, czemu? Powinno się dać. O, stąd się będzie dało. Dokładnie. No i przeciwnik nas się tu nie spodziewa, rzecz jasna. Ale to jest główne wejście, dobra, to żeśmy se za daleko nie pochodzili. Boże, naszpikowane, to tutaj jest z płatkami. Szkoda gadać, co tu się dzieje w ogóle? Ten w ogóle spierdzielił jeden pies. Dobra, ja stąd przylazłem przed chwilą. Szczerze, że grubo się tu dzieje. To? Czekajcie, no bo ja nie ogarniam, co się tu właśnie dzieje. Ja tu niby gdzieś wpadłem. Ja tu niby gdzieś wpadłem, spadłem w ogóle i... Only one more to go. No dobra. Jakaś winda może czy coś? Nie, kanał. Dobra, to lecimy. Generalnie grubo. Widać, że na nas polują. Nie ma co. To jest bardzo irytujący temat, powiem szczerze. No chyba nie dla psa kiełbasa. Wypieprzaj pan stąd. Przylazłem chyba. Nawet nie chyba, na pewno. Okej. Okay. Szukamy przejścia dalej. Ale chyba raczej niczego takiego nie będzie, bo... O Jezu. Dobra, wstawaj, ziomek.
Chyba zginął, ale nie wiem. Irytujące trochę, że oni się tak przewracają. Ziomek, szybciej nie możesz wstawać z tej wody. Ranger powrócił. No. Świetnie. A jeszcze z drugiej strony jest jakiś ten... przejście. Znaczy przejście, nie przejście, tylko... No, z drugiej strony pewnie się brama otwiera. Dobra, czyli generalnie tutaj też gdzieś musi być wejście tam do góry. Być może teraz ta brama się w sumie tam dźwignęła. Znaczy brama, krata, która była tutaj. Dobra. Czemu to nie chce zjechać? No. Jesteśmy. Jeszcze zostaje nam prawie że połowa przeciwników do wybicia. Aha. Ja tego nie zapisałem nigdzie, nie? Nie. Ja pierniczę, serio. Kocham tą grę po prostu. Tu będzie tylko ten jeden sekret do drugiej strony chyba. Otóż to. Dobra. Możemy śmiało wbijać do środka. Teraz przynajmniej wiemy mniej więcej, jak mamy w ogóle biec. I na co mamy uważać. Jakiegoś wejścia tam wyżej? Nie ma. Taki dubel, znaczy dubel, to jest takie rakiety wale, żeby mieć pewność, że nie przeżyją, no. Aha. Dobra, teraz trzeba tego dużego gościa uwalić. Wchodzimy na dach. No prawie tak na dach. Nie wiem, czy da się tu skoczyć. Nie wiem, nie będę próbował.
ogóle niebieski klucz mam, what the hell? Serio? Join the zombies. Czyli to jednak było nieuniknione. To nie te drzwi, tylko te. Się miałem mówić, że nie za dużo widzę. Dobra. O, i znowu się zaczyna. To są biada. Oj, ten się przewrócił znowu. Przyda się. Hitboxy tak zwane. No i świetnie. Serio? Dobra, tutaj znowu wylazłem, dobra. Dobra, skończę buczeć jeden z drugim. I w górę serca. Dobra, ten już tu nie żyje, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jak widać, żyje. Nie wiem, ja bym nie właził w to. Czy to może źle skończyć, albo po prostu bym to zapisał. O. Nie, nic się nie dzieje.
The drawbridge is now operable. Operable znaczy. Jednak nie tak to działa. Ale zebrał. Tutaj ktoś? Nic. Dobra. Świetnie. I portal się otwarł. 114.9, gdzieś 5 przeciwników, aż pominąłem pewnie te zwalone zombiale, które mi tam tylko uprzykrzały to życie. No i 3 sekrety, ale to nie ma się co dziwić. Mapa była duża. I z tego co widzę, mamy chyba jakieś piekielne jaskinie, więc przypuszczam, że tu nas będzie czekać jakaś rozwałka konkretna. Aczkolwiek monster z 1 na 1, czyli już wiadomo jest to, że będziemy się tutaj zmagać z bossem. Tym się zajmiemy oczywiście w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczyska.